Mój obrońca z dobrego serca mówił o moim zdziecinieniu, podając fakt, że bawiłem się jak dziecko. A w co się bawiłem? W teatrzyk, w którym grały moje lale. Kordebalt. Kordegarda. Kosmetyka. Kosmiczny. Kopulacja. Marmolada. Marmur. Martyrologia. Trzy metry 48. Dwa 20. Wiele osób biorących udział w tej historii nie odgrywa stuczna większych roli. Te, które mogą odgrywać główne role, często nie dochodzą do głosu lub mają mało do powiedzenia. Zrozumiałem po 30 latach ogrom swych win, a właściwie mych win. Tatusiu, mamusiu. Tak, to ja zjadłem kiełbasę Wielki Piątek dnia 14 kwietnia 1926 roku. Brzydzę się swego czynu. Ziemniaki są białe, sypkie, gorące, mają taką szarą, żółtą. Ale po 30 latach ogrom swych win, a właściwie mych win, tatusiu, mamusiu, tak, to ja zjadłem kiełbasę Wielki Piątek dnia 15 kwietnia 1926 roku. To jest trafione w moje urodziny. Ja mój cały teatr mam w głowie, a jeśli go mam w głowie, to po co mi budynek teatralny, po co mi inspicjenci, po co mi dekoracje, po co mi muzyka, wreszcie po co mi aktorzy, po co mi widownia i po co ja. Po 2 tygodniach praktyki teatralnej reżyserskiej okazało się, że nie ma teatru w głowie, że teatr musi wyjść z głowy, że nie ma teatru z kartki, nie ma teatru różne, czytanego z kartki, że nie ma teatru bez aktorów, że nie ma teatru bez reżysera i że nie ma niestety teatru bez widowni. Co innego są idee, myśli, marzenia i sny, a co innego jest realny świat.
Rzeczywistość jest wypełniona rzeczywistością! W papierowej torbie płynę kanałem mniej reprezentacyjnym, z okien zamiast świateł i serpentyn wyfrunęły śmieci. Lecą, opadają, płyną. Potem zacząłem się zamieniać w szmatę. Znaczy nie w tym wulgarnym słowa tego znaczeniu, w szmatę muralną i tak dalej. Zacząłem zmieniać się w szmatę w sensie fizycznym, organicznym. Już milczę. Ostatnie słowo oskarżonego. Młody człowieku, proszę mnie nie dotykać. Ja sam potrafię o własnych siłach